kurczę, czemu nie? Dzień dobry, bardzo witać z Wami Orcia. W niedzielny, przepiękny dzień. Z całą rodzinką? Nie, nie z całą. Jak to nie? A gdzie mąż? O, mąż to w pracy, no. Ja na myśli dzisiejszy dzień całą rodzinką. To się nie jest w pracy. Siedzi i gra przy komputerze. A każdy relaksuje się tak, jak lubi? My w lesie, już prawie w lesie, jeszcze nie w lesie. A jak pan tata lubi się relaksować? Pan tata lubi las. A pani, o tamta? O, nie zobaczycie jej już, ale już... Już tam do Świątkowego. Ona myślę, że my idziemy po czerwony. Trochę nie ta pora roku. Bardziej na spacer niż po cokolwiek. Czy teraz są dziki? Są. O. Jak się Sasie nazywa to? Borodzinka? Nie. Borodzinek. Ja tego nie chcę, bo później nie można z tym dać sobie rady. Leci z powrotem. Trochę za ciepło na... Za chwilę, wiatr powieje. Ale ładnie w lesie. Cześć. Ominęła się dziadka. Odmeldowała się. Kira, jak się przychodzi odmeldować, to wskakuje, odbija się i leci dalej. Co pani mama robi? Nie, sprawdza wskazówki botaniczne odnośnie gatunku drzewka. I co ci wyszło? Takie ładne. Z takim czymś. Krzew future. Coś źle szukasz. Więc... No, zobacz. To samo. Ale Future Garden to jest strona internetowa. Musisz sobie w to wejść. Ale tu. No kliknij. Krzewy. Aha. Tutaj sobie kliknij. I teraz będziesz miała opis. O, dobra, to ja zaraz sprawdzę i powiem, co to jest. Sekunda. No dobra, to ty. No i widzicie, śmieją się ze mnie zawsze, że ja to taka pani, która nic nie wie o wsi i o drzewkach i tak dalej. I mówiłam im od razu, że to jest bez. I to jest bez, dziki. Tak sądzę. I według Google'a też. Ale pani mama mówiła, że nie. Jakaś korcipa. Cholera wie co. Więc tym razem zabłysnęłam, wiedziałam. Co to jest? Kwiat czy jagoda? Jagoda, nie widzisz ty. Ale to nie wygląda jak jagoda, ale... Kwiat to jest, kochani. Straszysz mnie, drzewo, czy Kirę? I tak tutaj człowieku rób przebitki ładne do filmu. No nie da się z tymi ludźmi, nie da. Lochy na córkę? Lochom lachę? Motylek.
Prowadź do lodówki. Dobra, no to chodź. Dziękuję, do widzenia, a u ciebie. Prawda, 150 rura. O, dawno do niej nie zaglądałam, jest woda. No i oczywiście jest pusta. No co ty myślałaś, że tam będzie w tej lodówce? Przeważnie jest piwo w butelkach. No, czyli ktoś dał twoją miejscówkę. Nie, po prostu nie było uzupełnienia. Ale to chcesz zrobić film? No. No to jest zdjęcie. Moja droga. I wygląda co, jakbyś mogła? Ujęcie. Dziek stoi przy bramie. Czego szukamy? Gniazda czego? Czego? Kaczki. To znaczy bazyliszka. Ja to mam tą dupę, czy to grasz, czy nie? Wojtek sobie usiadł. Kontempluje i medytuje. Karolina szuka gniazda i jaj. Gniazda kaczki, a nie jaj. Gnieździe będą jaja. Gniazda i jaj. A, i jaj. Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Tutaj po weekendowa, po majówkowa orcie. Czwartek, dzień dla mnie już normalny, pracujący. Jestem mocno już po pracy, jest po godzinie 16. Dużo, dużo minut. Czyli czas zająć się sobą, prywatnym życiem, a to oznacza, że po pierwsze zakupy, muszę kupić doniczki do kwiatków, które dokupiłam na balkon, kupić pompkę do pompowania elektryczną, taką do materaca i jakąś spożywkę. Zaczyna się ten cykl dni pracujących u mojego męża, więc muszę mieć jakiś zapas, żeby się nie martwić, że czegoś w trakcie szykowania do pracy Kuby nie będzie. Herbaty. Tak, tak. Zakupy zrobione. 300 wydała. Nie trzep tak. No, 300 wydałam. Nie wiem na co. Za wiele nie kupiłam. Życie. Inflacja. Mój mąż poszedł, nie zamknął drzwi od kierowcy. Jeżeli pan będzie chciał wsiąść i pojechać sobie z samochodu obok, to będzie problem. Nieodpowiedzialny kierowca. Odpowiedzialny, kochany. Uważający na drodze. No, a czasami głupoty się zdarza zrobić każdemu. O, jaka ja porozmazywana jestem. Co tu się wydarza na moich oczach? Dzisiaj mam ciężki dzień, jeżeli chodzi o samopoczucie. Bardziej takie fizyczne niż psychiczne, ale wydaje mi się, że coś mnie rozkłada, więc spoko, będę żyć i przetrwać. Czas na hol zakupowy, bo muszę oczy ogarnąć. Widzę, co się dzieje, więc wy już mnie nie podglądajcie, a ja wam zaraz pokazuję zakupy. Zatem cóż tu my mamy? Tu my mamy chleb zwykły, najzwyklejszy. Tu jest chleb ciemny. Po połówce chleba sobie zamrożę. I tu lecimy z produktami na kanapki śniadaniowymi. Kiełbasa, boczek, na kanapki do pracy. Polędwica sopocka, szynka, jeden ser, drugi ser. Na obiad dla Kuby stekulec, uwielbia. 4 razy jogurt i jeden tradycyjny, 2 litry mleka, kajzerki do wypieku, sałata, 5 pomidorów, to mi Karolina przywiozła, tego nie było w zakupach. I tu kupiłam sobie jeszcze piżamę. Oprócz tego jest zgrzewka wody gazowanej, zgrzewka wody smakowej, mięta, nie, co tam było? Cytryna, malina
i 4 butelki coli. Tak, Kuba nie przestał pić coli. Cóż, nie będę komentowała, tu postawię kropkę, jego decyzja, jego sprawa. I tyle. I za wszystko zapłaciłam 211 zł. Sporo. Idę wam pokazać piżamę. Jest piżama, dosyć krótka, ale letnia, więc spoko. 100% bawełny, więc będzie przyjemnie się oddychało skórze w momencie największych upałów. Bardzo przyjemna w dotyku. Niemniej ostatnia w rozmiarze, czyli 52x54, czy będzie do mnie dobra, do mnie na dwoje babka wróżyła. Na ogół ten rozmiar pasuje na mnie w Aldim. Ale nie wiem. Sprawdzimy. No na razie nie będę przymierzała. Zostawię ją sobie na cieplejsze dni. W tym miejscu, tu i teraz kończymy tego vloga. Jak widzieliście, obraz przemówił za milion słów. Majówka była cudowna. Dziękuję. Zachęcam do komentowania i do oglądania kolejnych filmów. Cześć!